Witam, tu Samojed. Zadałem ostatnio pytanie na karcie społeczność, który chcecie film jako pierwszy? I wygrał film o kolejnej płycie głównej, tym razem o wiele nowszej płycie głównej, czyli o MSI Z97 Gaming 5. W tym filmie sprawdzimy sobie, jak czwarta generacja radzi sobie w grach i w aplikacjach profesjonalnych, codziennym użytkowaniu typu internet, podstawowe aplikacje z nową kartą graficzną w 2023 roku. Porównamy sobie też wydajność z Ryzenem 5 2600 oraz opowiem Wam, jak zdobyłem tę płytę główną i informacje o podstawce. Skoro jesteśmy przy sokecie, to ta płyta główna ma gniazdo procesora. Tę płytę główną kupiłem oczywiście w moim ulubionym sklepie komputerowym wraz z Celeronem, ale go wymieniłem na i5-4460, bo Celeron nie nadaje się do grania. Tym bardziej, że sparowałem go z kartą graficzną z mojego komputera RTX 2060 Super. Ale od platformy testowej będzie w dalszej części filmu. Płyta główna kosztowała 250 zł. Jest to bardzo dobra cena, jak na tę płytę główną. A procesor 80 zł. Procesora nie da się niestety podkręcić. Powiem Wam jeszcze ciekawostkę, że w 2015 roku chciałem składać komputer z tą płytą główną i kartą graficzną GTX-em 970. Podstawka LGA 1150 została zapowiedziana w czerwcu w 2013 roku na targach Computex. Wspomniana podstawka obsługuje procesory 4. i 5. generacji firmy Intel, a są to serie Intel Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7. Najmocniejszy procesor z 4. generacji, bo głównie się na niej skupiamy, to Intel Core i7 4790K, którego traktowanie wynosi 4 GHz i jeszcze można go podkręcić, więc wydajność może być jeszcze lepsza. Jeśli jesteście chętni na test tego procesora, to napiszcie w komentarzu, a przetestujemy kiedyś tę bestię z 2014 roku. Komputer z tą podstawką da się rozbudować. Tym bardziej, że płyta z tego filmu ma bardzo dobrą sekcję zasilania oraz chipset. Procesory 4. i 5. generacji już mają instrukcję AVX2, co pozwoli uruchomić najnowsze i przyszłe gry. Jak wspomniałem, to testy będziemy przeprowadzać na procesorze i5-4460 oraz na karcie graficznej RTX 2060 Super z mojego głównego komputera. Kolejnym elementem w platformie testowej będą kostki RAMu 2x po 4 GB o taktowaniu 1600 MHz i zasilacz Centum PC Elementum o mocy 550 W. Przeprowadzę testy na Windows 10, ponieważ 11 nie jest obsługiwana przez ten procesor, ale nagram osobny film o tym, jak zainstalować Windows 11 na nieobsługiwanym sprzęcie, plus testy, ale to jak będę miał testowy dysk SSD, chociaż i tak instalowanie systemu na dysku talerzowym w 2023 roku nie ma sensu. Testy będą przeprowadzane w benchmarkach oraz grach Wiedźmin 3, GTA 5, Minecraft, Watch Dogs 2 i CS2, a także w programach profesjonalnych Blender i Shotcut. Oczywiście mam tu tylko chłodzenie boksowe od Intela, ale do tego procesora starczy.
Płyta główna z tym procesorem bardzo dobrze sprawuje się w przeglądaniu stron internetowych, a także w oglądaniu filmów na YouTube. Również na pewno dałyby radę serwisy streamingowe. Pomimo 10 lat, czwarta generacja Intela nadal daje sobie jakąś radę, ale w wielu grach trzeba obniżyć suwaki z ustawieniami graficznymi w dół. Na przykład w Wiedźminie 3, który na ustawieniach Ultra jest kompletnie niegrywalny. Oczywiście problemem też może być RAM, bo większość gier wymaga 16 GB RAMu, tym bardziej na Ultra ustawieniach. Ale jeśli gracie w mniej skomplikowane gry typu Minecraft lub przeglądacie internet, to ta konfiguracja Wam wystarczy. Jeśli nie zależy Wam na gamingowym wyglądzie płyty głównej oraz porcie na dyski NVMe, to wybierzcie płytę główną Micro ATX na 6. generację. Procesory Core i5 6. generacji są bardziej opłacalne i wydajniejsze. Jeśli macie większy budżet, możecie wybrać procesor Core i7 4770K. Myślę, że film się spodobał. Zgodnie z Waszymi odpowiedziami w ankiecie, następnym filmem o komputerach będzie Windows Longhorn. Jeśli chcecie, to dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Do następnego filmu. Cześć!